Drodzy słuchacze, z okazji historycznej wizyty prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej w Edmonton, pozwólcie Państwo, że poświęcę tę notkę duchowym aspektom przywództwa. W kręgu moich znajomych i przyjaciół prezydent Duda jest postacią, nazwijmy to delikatnie, co najmniej kontrowersyjną. W szczególności wydaje się on być zakładnikiem jednej opcji politycznej, która w bardzo młodym wieku wyniosła go do godności prezydenta. Wielu zarzuca mu, że jest tylko potulnym narzędziem demiurga polskiej polityki, którego nazwisko możemy chyba tu pominąć, jak i najbardziej konserwatywnej instytucji społecznej, jaką jest Kościół katolicki. Wygląda też, że nie bardzo się sprawdził jako strażnik konstytucji, dopuszczając do jej kilkakrotnego złamania. Tym niemniej z moich osobistych obserwacji wynika, że pan prezydent, choć ograniczony przez karty, jakie mu zostały rozdane, stara się wykonywać swoją rolę najlepiej, jak ją rozumie. Widoczne to jest choćby w jego trosce o bezpieczeństwo polskiego państwa. W istocie mam wiele współczucia dla pana prezydenta. Z jego urzędem związana jest określona karma, określone cierpienie, czy też jakby on by pewnie powiedział, krzyż. Polega on głównie na tym, że cokolwiek by nie zrobił, ktoś będzie z tego niezadowolony. Ktoś będzie go krytykował. Niemniej jednak, biorąc na siebie, może nie do końca świadomie, cierniową koronę prezydentury, Andrzej Duda nie może uciec od odpowiedzialności wobec historii i polskiego społeczeństwa. Parafrazując słowa Janusza Korczaka, można by o nim powiedzieć, że nie jest tutaj, by być kochanym i podziwianym, ale aby działać i kochać. Nie jest obowiązkiem ludzi, by mu pomagać, ale jest jego obowiązkiem, by troszczyć się o świat i o ludzi. Obowiązek rzadko jest słodyczą, powiedział kiedyś Vivekananda. Tylko kiedy przesmarowany jest miłością, kręci się jako tako. Po części cierpienia pana prezydenta zdają się wynikać z tego, że nie do końca rozumie on, kto jest jego suwerenem. Jak pisał jeden z ojców amerykańskiej rewolucji, John Adams, celem rządzenia jest szczęśliwość społeczeństwa. Stąd ta forma rządów, która przynosi najwięcej ulgi, komfortu i bezpieczeństwa dla największej liczby ludzi w największym stopniu, jest najlepsza. Analogicznie, pan prezydent powinien się starać być prezydentem jak największej liczby ludzi, czy jak to się mówi, być prezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko formacji, która wyniosła go do władzy. Gdyby to rozumiał, to może uniknąłby takich gaf, jak publiczne ściskanie się z prawomocnie skazanymi przez sąd przestępcami. Starożytna chińska księga mądrości Tao Te Ching utrzymuje, że najlepszym władcą jest ten, którego istnienie ludzie ledwo dostrzegają. Po nim najlepszy jest przywódca, który jest kochany. Potem ten, którego ludzie się boją. Najgorszym jest ten, którym ludzie pogardzają. Wydaje mi się, że prezydent Duda ma jeszcze trochę czasu do końca swojej kadencji, by zadecydować, do której z tych kategorii przywódców zaliczy go historia. Wszystkie rzeki płyną do morza,
bo jest ono poniżej ich wszystkich. Kontynuuje dalej księga Tao Te Ching. Podobnie pokora daje ludziom moc. Jeśli chcesz rządzić ludźmi, musisz się umiejscowić poniżej nich. Jeśli chcesz prowadzić ludzi, musisz się nauczyć, jak za nimi podążać. Te słowa sugerują, że pan prezydent powinien wsłuchiwać się w to, co chce jego suweren, czyli polski naród, wyrażający swoją wolę w demokratycznych wyborach. Powinien starać się przynieść ulgę, komfort i bezpieczeństwo jak największej grupie ludzi. To dotyczy także kobiet, które nie czują się bezpieczne w aktualnym prawnym reżimie dotyczącym przerywania ciąży. Rozumiem, że ta sprawa może powodować konflikt w jego sumieniu jako katolika, ale, jak sugeruje jeden z poprzednich cytatów, nie o jego komfort tu chodzi. Może pewnym pocieszeniem dla niego mogłaby być myśl, że jego własny moralny autorytet, Jezus, był kto wie czy nie największym rewolucjonistą wszystkich czasów, zdolnym do niestandardowych rozwiązań. Skończył na krzyżu, bo miał odwagę przeciwstawić się religijnym autorytetom. Odwaga jest też tą cnotą, której wydaje się brakować panu prezydentowi. Odsyłanie wszystkich ustaw do skompromitowanego już Trybunału Konstytucyjnego zdaje się odzwierciedlać jego chęć uniknięcia odpowiedzialności. Tego typu działania tylko paraliżują państwo powierzone jego opiece. Wypadałoby mi tylko życzyć panu prezydentowi, by wykorzystał czas, jaki został mu dany, na odważne, pełne poświęcenia wykonywanie swoich prezydenckich obowiązków z myślą o wszystkich, którym przyszło mu służyć. I niech dobry Bóg obdarza go zdrowiem, siłą do dźwigania własnego brzemienia oraz rozjaśnia nad nim swoją twarz. W prawdzie, prostocie i miłości, Piotr Rajski.